Hejo, cześć, witajcie kolejny raz w kolejnym odcinku z unboxingu. Dzisiaj będzie na moim kanale unboxing Uncharted 4 A Thief's End, czyli koniec złodziejstw, coś takiego. Nie wiem, jak to po polsku, nie pamiętam już, jak się nazywało. Dzisiaj mamy jeden dzień przed premierą, ale grę już dzisiaj dostałem, ponieważ miałem zamówiony pre-order. Jest to edycja Liberia, coś takiego, Liberaria. Ona kosztuje jakieś 150 euro tutaj w Niemczech. Nie wiem, czy jeszcze trudno ją właśnie, powiem wam, że zdobyć. Nie wiem, jak ile ona kosztuje w Polsce, ale na pewno dużo i wygląda z przodu tak, jest bardzo duża, wam powiem, ale jest strasznie duża, patrzcie, tak jak mogę tak rękę położyć, tak cała moja jakby ręka jest. To jest strasznie duża, wam powiem. No i co? Wygląda tak z przodu, wygląda tak z boku, z tyłu tak, z kolejnego boku tak. To jest największa moja edycja kolekcjonerska, wam powiem. I otwórzmy sobie teraz górę. Mam tylko tu jakieś nożyczki, jakieś do paznokci obcinać. Cieszę się, że gra dzisiaj przyszła, już mamy jakoś godzinę 18, wam powiem. Unboxing dzisiaj jeszcze będzie na kanale, ale nie miałem wcześniej czasu, żeby to zrobić, ponieważ mam tu małe problemy, wam powiem takie. Może vlog o tym kiedyś nagram, niedługo. No ale takie trochę niemiłe problemy z policją. No ale co, mam nowy telefon, mam Samsunga Galaxy S7 Edge dostałem, więc mogę już wam nagrywać vlogi i wszystko. I tak o, jak ta figurka jest wielka? Nie, nie piszę. No ale otwórzmy sobie ją. Od góry tą edycję. O Jezu, jaki to karton jest. Okej, to wszystko jest karton, wam powiem, taki duży. I pierwsza rzecz, która jest, to jest oczywiście, poczekajcie, poprawię telefon. Jest to oczywiście steelbook. Steelbook, zajebisty steelbook, bardzo mi się podoba, powiem wam. Wygląda tak z przodu, tak wygląda z boku i tak wygląda z tyłu. Czekajcie, otworzę go sobie nawet. Pokażę wam, jak go bardziej i lepiej wygląda. Więc, cholera. Czekajcie sekundeczkę. Tak, wiem, nie umiem otwierać nic, ale no. Już nie moja wina. I tak, jest matowy fajnie. W środku mamy, o, od razu był kod na coś. Ja, Plotzmittgesellschaft. Coś PlayStation Plus. Tutaj mamy płytkę z grą. Mamy oczywiście naklejki, których nie będę sobie otwierał. W środku mamy mapę fajnie zrobioną, wam powiem. Nie będę naklejek wyjmował, ponieważ nie ma po co. W środku od razu widzę, że tu na górze leży kolejny klucz na coś, na dodatki do gry. Więc spójrzmy sobie tutaj ten steelbook. Kolejna rzecz to jest 48-stronny artbook z Uncharted. Jest w twardej okładce, jest bardzo fajnie zrobiony. Przepraszam za te słońce, ale w takim miejscu nagrywam. Z tyłu wygląda tak. I w środku oczywiście są różne artbooki wrogów, przyjaznych ludzi, miejsc, innych rzeczy, tak jak typowo w edycjach kolekcjonerskich. A ta jest, myślę, że warta jest swojej ceny, powiem wam. I teraz mamy trudny orzech do zgryzienia, ponieważ mamy duże pudełko ze środka chyba do wyjęcia. O tak, o tak. Poczekajcie, zaraz wam to wyjmę i zaraz wam to pokażę. Okej, ludzie, jestem. Musiałem na łóżku to wszystko wyjąć spokojnie. I mamy tutaj chyba naszą figurkę. Patrzę, jak ją tylko otworzyć tu. Ach, tak o. Z boku się otwiera to. Nie mam tu aż tak dużo miejsca, też wam powiem. Więc otwórzmy sobie to. Czekajcie, znowu. Ale muszę. Dobra, dalej otwarcie z dwóch stron, żeby to łatwiej było wyjąć. I tak o, oczywiście mamy logo PlayStation na tym. I tak o. Zaczęło mi się już samemu otwierać, widzę. Ale zajmijmy tą taśmę sobie, rozetnę ją. O tak.
Ale fajnie dostać grę przedpremierową, powiem. I to grę, na którą się bardzo czeka. I za którą się bardzo dużo zapłaciło, to chyba się powinno dostać przedpremierą. Nie no, żartuję, no ale... Też zapłaciłem 150 euro za nią, ponieważ tyle kosztowała na początku. Potem zdrożała do jakichś 200 euro, wam powiem. Okej. Otworzyło się, no i co w środku mamy? Oczywiście naszą... O mój Boże! O mój Boże! Naszą wielką figurkę Nathana Drake'a. O Jezus! Orgazm. Patrzcie, jak ona jest wielka. Ona jest gigantyczna, wam powiem. Ma detale, wszystko, patrzcie, krew wyjmuje broń. O mój Boże, Nathan! Jest taka, powiem wam, trochę guma taka? Trochę taka guma, plastik? Coś takiego wam powiem, na dole, co jest, nic nie ma napisane. Ale tak, to by było na tyle. Powiem wam, że jeżeli jesteście fanami serii Uncharted, to musicie sobie załatwić tą edycję. Kosztuje dużo, ale się opłaca ją, wam powiem, kupić. Jest świetną edycją, ma się dodatki, wszystko, więc tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing zostawcie 60 łapek w górę. Mówi Las Max, pozdrawiam was serdecznie i na razie.